Weronika Jaworska, witam i zapraszam na wtorkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Do komisariatu policji w Skwierzynie zgłosił się 66-latek, który miał zostać przesłuchany. Przyjechał autem, jak się okazało, w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał ponad 0,5 promila w wydychanym powietrzu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy oraz skierowali sprawę do sądu. W piątek 10 listopada doszło do nietypowej sytuacji, ponieważ na jeden z lubuskich komisariatów, dokładnie w miejscowości Skwierzyna, zgłosił się 66-latek, który miał zostać przesłuchany do sprawy. W trakcie czynności policjanci wyczuli od mężczyzny silną woń alkoholu. Jak się okazało, mężczyzna był pod wpływem, miał ponad 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Niestety mężczyzna na komisariat przyjechał własnym pojazdem. Dlatego w trybie natychmiastowym zostały podjęte czynności przez policjantów. Prawo jazdy mężczyzny zostało zatrzymane i skierowany wniosek do sądu o ukaranie za to przestępstwo. Za takie zachowanie kierującemu grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jednostka 308F przeżywa rewolucję w swoim wyposażeniu. Strażacy otrzymali nowy samochód, zapowiadając tym samym kolejny etap w działaniach ratowniczych. Gmina Deszno będzie cieszyła się 2 nowymi samochodami, fabrycznie nowe auta marki Volvo. Jedno już do naszej gminy dojechało, cieszą się już nim strażacy z Ulimia. Aktualnie bezpiecznie przebywa w garażu, natomiast czekamy jeszcze na dostawę drugiego samochodu. Samochód będzie gotowy do końca roku, również marka Volvo i trafi do strażaków z Krasowca. Samochód, który dotychczas był w Ulimiu, Volvo, będzie służyło teraz naszej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciecierzycach, gdzie również została wybudowana niedawno nowa remiza i auto już zostało wprowadzone do służby. W zeszły piątek odbyło się uroczyste przyjęcie tego samochodu. Także nasze 3 jednostki świętują nowe nabytki, nowe samochody. My również cieszymy się razem ze strażakami. Gmina Gralewo otrzymała ponad 3 miliony złotych z Rządowego Funduszu Solidarnościowego na budowę innowacyjnego centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Projekt ma na celu stworzenie specjalnego miejsca dla dorosłych osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zapewniając im nie tylko opiekę, lecz także samodzielność. Centrum opiekuńczo-mieszkalnym w Gralewie. Planowo, zgodnie z harmonogramem, planujemy w przyszłym roku, w pierwszym półroczu, oddanie do użytku tego obiektu. Będzie to obiekt dla 20 osób, z czego 13 osób będzie przebywać całodobowo, a 7 będzie dochodzić. Firma Drewplast realizuje kontrakt zgodnie z harmonogramem, także termin realizacji jest niezagrożony. Chłodniejsze dni przypominają o konieczności przygotowania się do sezonu grzewczego. Statystyki alarmują, że w okresie zimowym najczęściej dochodzi do pożarów sadzy w kominie. Warto więc zadbać o jego stan przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Rozpoczął się okres właśnie, kiedy wszyscy we wzmożony sposób próbują się ogrzać, czy uruchamiają instalacje grzewcze. I to jest bardzo dobry właśnie moment na to, żeby przeprowadzić przegląd całej instalacji grzewczej, ale również, tak jak pani redaktor zauważyła, należy pamiętać o regularnym czyszczeniu ciągów kominowych. Jeżeli chodzi o czyszczenie ciągów kominowych, tutaj przepisy mówią jasno, przynajmniej raz na kwartał powinniśmy taki ciąg kominowy przeczyścić. Mam tu oczywiście na myśli przede wszystkim okres palenia, natomiast przegląd całego ciągu kominowego najlepiej połączyć to razem z przeglądem chociażby kotła czy całej instalacji grzewczej powinniśmy wykonywać przynajmniej raz w roku. Jest to obowiązek prawny i nie tylko pamiętajmy o tym ze względów właśnie na prawo, ale przede wszystkim
ze względu na nasze bezpieczeństwo. Bardzo często dochodzi do sytuacji właśnie teraz, kiedy rozpoczyna się sezon palności i później styczeń, luty, kiedy my jako Straż Pożarna jeździmy do różnego rodzaju pożarów. Przede wszystkim są to pożary ciągów właśnie kominowych, kiedy dochodzi do nagromadzenia substancji, która się odkłada na ścianach komina, do zapalenia takiej substancji, no i wtedy bardzo łatwo o pożar całego domu, pożar mieszkania. Bardzo szybko taki ogień się rozprzestrzenia po budynku. A pamiętajmy również o tym, żeby stosować odpowiedniej jakości paliwo. To jest coś, o czym często zapominamy. My cały czas mówimy o przeglądach, o czyszczeniu kominów, natomiast pamiętajmy również o paliwie. Nie palimy śmieciami. Śmieci, plastik, to są takie substancje, które w wyniku procesu spalania bardzo łatwo osiadają na ścianach komina. Bardzo szybko może dojść właśnie do nieszczęśliwego wypadku w postaci pożaru, a tak jak powiedziałem wcześniej, jest to bardzo niebezpieczne dla nas. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.